Cześć, ja jestem Karol i witam Cię na moim nowym kanale Śliwka. Dużo osób może kojarzyć mnie bezpośrednio z TikToka, z konta Śliwa Auto Detailing, w którym oczywiście testujemy produkty, zajmujemy się stricte autodetailingiem, mamy też mały procent lifestyle'u. Na tym oto kanale możesz zobaczyć przyszłościowo filmiki, może nie często, z racji tego, że chcemy zrobić jeden dobry film, w którym będzie troszeczkę kontentu i nie będzie nudny, ale być może jak się z przyszłością rozkręcimy, postaramy się dostarczać go więcej. Byliśmy na wyjeździe w Motor Show Poznań, więc tutaj poznasz cały ten smaczek. Na początku spotkaliśmy detailera w drodze na targi M3 CS-em, który jest do wygrania. Mogliśmy go na żywo zobaczyć. Robi robotę. Pogadaliśmy, pochodziliśmy troszeczkę po targach. Kiedy to się kończy? Nie masz refleksu, tylko refluks. Ile by trzeba było dopłacić, żeby spadło z urządzenia? Dzień dobry, zapiął. Halo! Jak chcę wyjść? Oni to specjalnie robią! On się zesrał. Jakim utrudnił sprawę, bo podobno się zesrał. Lepsze to niż zeżygał, bo tak. Dalej za darmo, dalej za darmo. Pani cała hala was słyszała. Gienka to jakby tam nie było. Byłeś tam na pewno ty. Nie, ja to mam, nie jestem po mutacji. Po wejściu na targi ukazały nam się motocykle. Cały temat kłady, krosy, motocykle, kaski, były akcesoria, mogliście coś kupić, pooglądać nowego Ducatki. Następnie widzieliśmy stanowisko policji. No, co my tu widzimy? Jak ci się to podoba? Jesteśmy na jednym z najbardziej przez was uwielbianym stanowisku, czyli stanowisko policji. A zobacz to tablicę rejestracyjną. Jedna z takich, która powie ci, że ewidentnie będziesz miał problem. Jeden na jeden, nie? Zawsze jak przegrywają, to ale co myślisz, bomby, że jak mają taką kamerę o tutaj? To, że jeden na jeden to dobry pomysł? Znaczy, jeżeli będą przegrywać w wyścigu, to na pewno włączą bomby, więc to i tak. Ale to tak tylko frajerzy robią po przegranym wyścigu. Nie wiem, co oni tam robili zamiast działać, to tam stali na tym stanowisku, ktoś potrzebował pomocy, a nie wiesz, zobacz, jeden na jeden Seacik, nie? Były też auta również luksusowe, były stanowiska aut nowych, aut, no może były używane, nie? No ale tam było dużo, Karlik miał bardzo fajne dorąbane stanowisko, tamte... Na każdej hali chyba miał tak naprawdę na dworze też stały, ale no. takie grube fury, że robiły naprawdę dobrą. Oklejali również na live'ie Ferrari, mogliśmy zobaczyć tak zmianę koloru folią PPF, fajnie to można było, tu mi się wydaje, że trafiali to bezpośrednio do przyszłego klienta, żeby też mógł zobaczyć, jak to wygląda, więc w przeciągu 3 dni targów okleili całą Ferrarkę na zielono. Widzieliśmy również stanowiska nowych aut elektrycznych. Była tam kopia G-klasy. Był projekt, który nigdy jeszcze światła dziennego nie ujrzał, tylko był koncept Nissana, który na żywo naprawdę robił konkretną robotę. Mówisz o Hyundai'u. Tak jest, Hyundai. No i również była Tesla. Mamy również auta elektryczne. Ale w pełni rozumiem, z racji tego, że prawdopodobnie macie fotowoltaikę, ale dla mnie takie auto w ogóle by się nie kalkulowało. Dobre. Byliśmy też na stanowisku poczciwego Krzycha, bo mogliśmy zobaczyć, to widzieliście już prawdopodobnie na materiale detailera, była M2 poczciwego Krzycha. Vis-a-vis poczciwego Krzycha wywiadu udzielił nam troszeczkę... Dał taki... Nie jedziesz. Możesz stąd pojechać. Wracając. Naprzeciwko poczciwego Krzycha było również stanowisko Kickstera. Zaczepiliśmy go i oczywiście powiedziałem, no daj TikTokerom wywiad, nie? No porozmawialiśmy troszeczkę o jego Mustangu, o jego modyfikacjach. No jesteśmy na hali numer 5, tutaj mamy... Numer 6. A no tak, dobra, to jesteśmy na stanowisku numer 6, tu mamy stanowisko Kickstera. No i jego słynna Omega. Troszeczkę pojedzona, ale bardzo ładna. Bo zawsze byłem w pawilonie numer 5 właśnie, może dlatego cię zmyliło. Jestem tu od 2018 roku, co roku robię sobie zdjęcia, a Omega to jest mój artefakt, w którym kiedyś jeździłem na daily, później ją zepsułem, jak widać, i ona tak już teraz to już jest bardziej taka targowa, zlotowa. Chociaż ale nie myślisz kiedyś jej sprzedać? Nigdy jej nie sprzedam. Samochód, który kocham, którym miałem wspaniałe chwile w życiu i po prostu go nie oddam nigdy więcej. On jest... Dlatego, że nikt nie kupi. Nie, co? Człowiek! A i widzimy Mustanga mamy. Jak cię sprawuje, bo tego turbiesz? Ja też mam Mustanga. Ukompresowałem. Czy widziałeś, jakby tam ogniewali taki na TikToku. No, to twój? No mój. Ten taki, co odpaliśmy papierosy. Ja to jestem bardziej motorsport, więc te ja wszystkie odcinki takie ogniowe, to jest dla mnie taka, wiesz, jak masz kalibrze neony, nie? To teraz nowoczesne neony to są, wiesz, takie dobrze, że tak zrobiłeś, ale to nie sprawiło wcale, że jest szybszy. No nie. A ja sprawiłem, że mój jest szybszy i niedługo na YouTubie będziecie mogli zobaczyć porównanie mojego Mustanga z GT-kami, z EcoBoostem, z 3.7 seryjnym. 530 koni mam. No to miałbym ciężko. Miałbyś ciężko. Ile masz tam mocy? 462 konie.
502 Newta. Na wprost on jedzie podobnie jak Getek, natomiast on, jego cały potencjał się pokazuje na torze, bo są inne heble, jest trochę inaczej ustawione zawieszenie. Zrobiłeś Mustanga, który skręca? Zrobiłem Mustanga, który skręca bardzo dobrze, jak na Mustanga. Dyplomatycznie odpowiem. A jak z wagą? Bo wiadomo, bo ty dorzuciłeś tam kompresor, to przepraszam, turbiny. 1685 kg stoi teraz. Teraz? Kurde, teraz. To mój... Ważyłem go na torze, wiem, bo mieliśmy takie wagi do driftowozów i w ogóle się okazuje, że nie wiem, jak to zrobiłem, może fabryka to zrobiła, że wyważenie Forda Mustanga to jest 52 na przodzie, 48 na tyle. Okazuje się, że jest zajebiście wyważony. Mogę powiedzieć, że jeździ się nim naprawdę bardzo przyjemnie, choć urywa ręce. Może kiedyś się, choć nam, i pokażę. Się nam uda sprawdzić. Sebastianie, otworzysz mi maskę w Mustangu. Bratowca, powiedz mi od razu, z czego masz heble. Ale to jest czterotłok, sześciotłok? Nie, to jest w ogóle polski produkt. Polska firma to robi pod Warszawą. WRK się nazywa. I oni robią różne rzeczy z CNC, ale też hamulce, zestawy hamulcowe. I to jest hamulec inspirowany zaciskiem Brembo, sześciotłoczkowy, na pływającej tarczy, 420 mm. I tutaj mamy jakie kółko? 20. Kurwa, to jest na styk. No jest na styk i właśnie ja w zimę muszę jeździć na dwudziestkach najmniejsze, bo na mi nie wejdzie felga. Więc jakby jest kurwa szatan. Zatrzymuje się w miejscu, ale to jeszcze nie jest cała modyfikacja, bo z tyłu niestety mam seryjną, znaczy trochę tam zmodyfikowaną, ale jakby seryjną tarczę. One hamują tak dobrze, że z tyłu mam fioletową, a z przodu się jeszcze nie zagrzała. Czasami takie są sytuacje. Natomiast właśnie firma WRK robi mi teraz adapter taki specjalny, żeby przesunąć całe jarzmo, żeby do tyłu włożyć 350 czy 360 tarcze na czterotłok. I to będzie jedyny Mustang, który będzie miał takie heble z tyłu. O kurwa. No i to jest właśnie ta kurwa. Faskogu, no ja oglądałem odcinek. Faskok robił, Faskok mnie w ogóle namówił na to. No bo jakby, umówmy się, kosztowo to jest przestrzelone. Czekaj, czy ja sobie nie przypominam, że ty kiedyś mówiłeś, że kupiłeś tego na daily? No wiesz jak jest. Ale w ogóle wbrew pozorom to jest moje daily. Jakby to, że są te wszystkie modyfikacje, dlatego go tak chciałem ustawić, żeby on był w miarę bezpieczny. Bo ja na autostradzie jadąc, albo po krajówce, jak widzę trzy ciężarówki, to nie chcę się bać dodać gazu. Twoim już pewnie szczególnie, no to z tym gazem to tak trzeba, więc tak. Po co ci 100% gazu, jak używasz 70, tu się używa 100% gazu i ten samochód jest jakby trakcyjny nadal. Natomiast o wiele bardziej by się opłacało oczywiście wsadzić tutaj turbo, albo dwie turbiny, albo jedną dużą, albo dwie na każdą głowicę. Natomiast chciałem mieć coś innego. Takich projektów w Polsce jest kilka, a mam myślę, że jedyny taki, bo zauważ, że mam tutaj zupełnie nowy wydech, mój drogi. Ja widzę długie kolektory, tak. Nogi masz zrzucone. I to są równoodległościowe kolektory wydechowe, natomiast one się jeszcze schodzą pod samochodem w to coś, co się nazywa Z-pipe. Nie H-pipe, nie Y-pipe, tylko Z-pipe. Ja mam X-pipe'a. Ty masz X-pipe'a. W X-pipe'ie masz dziurę po prostu w środku. Tak, no. A Z-pipe jest o tyle lepszy jakby od X-pipe'a, że nie ma tych zawirowań, dlatego że masz coś takiego tam. I teraz tak, spaliny z tej komory przechodzą na tamtą stronę, a spaliny z tej strony na tamtą stronę. Tworzy się podciśnienie tutaj na tych ściankach i ono zasysa ci jeszcze bardziej te spaliny, więc to jest zupełnie nowatorskie rozwiązanie. No nie widziałem takiego rozwiązania faktycznie. Mało, w Polsce być może kilka osób to ma, robi to jedna osoba w Polsce na razie, Lessi Garage. I to jest po prostu majstersztyk, to jest policzone, to działa. Dzięki temu też ta moc jest taka bezpieczna, bo to jest 460 koni na seryjnym bloku i to jeździ, jakby to zapierdala, to już od półtora roku jeździ i ja tylko wymieniam olej tak naprawdę. No więc... to u nas na wsi to tylko jak chcesz zapierdalać X-pipe, jak chcesz basować dźwięk H-pipe i na tym tak, się skończyła technologia. Właśnie no jakby X-pipe jest najpopularniejszy, ale tam też jak uderzają te spaliny, to się też nagrzewa, fajnie brzmi, fajnie dudni. No to brzmi jak Mazda, szczególnie, że to jest silnik z Mazdy, bo to jest silnik, który w 2008 roku siedział w CX-9 też i oni go wsadzili do piątki, teraz go wsadzili do szóstki. Była jakaś tam krótka historia, że leżały MPS-owi, znaczy Mazdy, tak, silniki. Ale to 2-3 EcoBoost akurat, mówisz teraz to, o Mazdzie. A, 3-7, to tak, przepraszam, faktycznie. Teraz mówisz dokładnie o tej historii 2-3 EcoBoost, to faktycznie siedziało w Mazdzie, w Mazdzie 6 MPS, natomiast ten silnik był z Mazdy CX-9 z SUV-a w 2009 roku, mamy rok 2016, produkcja tego auta, czyli 15. Silnik nadal siedzi, to jest ten sam, który siedział w piątce, też się nie psuł. I to tylko pokazuje, że silnik seryjnie 305 koni masz, dokładasz mu 150 koni, a on mówi, no okej, i co mi zrobisz?
No jakby jedyna jest tylko rzecz przy modyfikacjach z kompresorem szczególnie, no bo trzeba i tak koło zmienić, bo coś musi napędzać jakby ten pasek od kompresora, że koło pasowe na silniku Amerykanie mają wypierdolone i sobie po prostu wkładają na temperaturę. No jak jest 300 koni, to jest okej, nie? Ale jak jest już 400, to się te koło przekręca w ogóle szybciej niż i trzeba klin wsadzić, nie? Ja też miałem Mustanga w wersji amerykańskiej, oni mają totalnie wypierdolone. Ale to jakby daje to, że to jest prosta konstrukcja mimo wszystko, a dzięki temu, że jest prosta, jest po prostu trwała. I można sobie takie modyfikacje robić bez wyciągania w ogóle silnika i to jest zajebiste i w ogóle w amerykańskiej motoryzacji, że tam chuj, daje 100 koni więcej, tam 200, no dobra, kurwa, działa, chuj, zamykamy maskę, zakurzone, dobra, jebać. Jeździ, nie? U mnie było tak, normalnie, 90 tysięcy przebiegów. Zobacz te wszystkie 5.7, V8, te korwety wszystkie, te kurwa, no to tu wiesz, jakby to jak w 6.2 w Chargerze, czy tam w 6.4 z kompresorem masz Chargera, powiedzmy, tam 700 koni, tam kurwa demona, no to tam silniki się nie rozpierdalają, tam się rozpierdalają wały, półosie, dyfry, ale tu wszystko, wszystko działa, nie? Więc zmiana jakby oleju, tak. Jeździsz. Tak samo nie mam problemu w 5-litrówce z eksploatacją tego, no ubezpieczenie z ponad 400 zł. Tylko ja nie lubię GT-ka i to jest niepopularna opinia. Uważam, że GT-ek się chujowo prowadzi. No bo nie jest, też przerabiałem zawias, jest ciut lepiej, ale to nigdy nie będzie rajdówką. Bo GT-ek ma bardzo ciężki przód, dosyć lekki tył, bardzo dużo mocy. On nie kompensuje tego niczym, bo ma zawieszenie też takie kurwa... Seryjny zawias, ja mówię, że to jest woda w wannie, dlatego ich tak wypierdala w te drzewa. Jedyny Mustang faktycznie, który jest zajebisty w serii, to jest Mach 1. To tak. Albo PP1, Performance Pack 1, to jest to samo. Się... No to tam jest zawias, kurwa, mua, hamulce masz Brembo, kurwa, zatrzymuje, hamuje. Tak, no. No ale co? Mach kosztuje 300, kurwa, 15 teraz w podstawie? No ten kosztuje pewnie po tych wszystkich modyfikacjach ze 150. No to jakby jest o połowę tańszy. A jak na, fajnie się prowadzi, a jak na to, że jeździłem Machem i tym, to robiłem bardzo podobne czasy. Więc jakby Mach jest z natury lepszy, bo jest, ma lepszy automat, bo ma lepsze wyposażenie, bo jest nowszy technologicznie, ale jakby to tylko pokazuje, że potencjał jest bardzo duży w tym samochodzie. No, projekcik fajny, naprawdę. Ja też obserwowałem, też mówię... A tak się pochwaliłem, kurwa, witaj, nie? Też mówiłem, że jak ktoś ma pieniążki i chce takiej typowej Ameryki, to ja mi się wydaje, że Mustang. Jakoś właśnie... do Camaro i mnie to jakoś tak... Powiedziałbym odwrotnie. Jak ktoś nie ma pieniędzy, to jest właśnie projekt dla niego, bo to jakby nie taki, ale jakby Mustang, bo ja zaczynałem w ogóle od Mustanga dlatego, że jak z Omegi szukałem czegoś droższego, ale nadal nie pokroju Porsche czy czegoś, to jakby jedynym sensownym, normalnym wyborem to jest albo Camaro, albo Mustang. Mhm. A nie chciałem już jeździć Oplem, czyli zrezygnowałem z Camaro i kupiłem sobie Forda Mustanga, bo zawsze mi się podobał, zawsze jakby był Mustangiem. I on był totalnym szczurem. Na 17 przyjechał z uderzonymi drzwiami, 82 tysiące złotych, dziękuję, kupiony. A teraz mogę powiedzieć, że mam jednego z ciekawszych Mustangów w Polsce, uważam. A powiedz mi, bo ty masz wersję amerykańską, też masz tą sferę, nie? Mam. No to ona... Mam. Nie jest na pewno otwarty dyfer do końca. Jakieś tam płytki są, one działają, tak wiadomo, ale jakby bączki kręci. Nie ma problemu. Tylko, że teraz jest ustawiony akurat w tym momencie tak, że absolutnie nie driftujemy. Czekaj, ty masz manual. Automat. Automat, 6 HP. No ten automat jest jakby najgorszą rzeczą, która tutaj się znajduje. On jest taki, no stary, już kurwa, już nie daje rady. No to dobra. Nie zawracamy, bo dużo ludzi czeka, żeby się pofocić. Była też słynna Omega, która już, tak jak mówił, jeździ teraz na lawecie, już nie jeździ nią na kołach. Nie, to mówi, że chyba pierwszy raz na lawecie. Pierwszy raz na lawecie, no. Ale no. Mówił, pytaliśmy, no, się, nie ostatni. Pytaliśmy się, czy by go sprzedał. To mówi, że nie ma takiej opcji, żeby sprzedał tę Omegę. Zostaje do końca życia. Dodatkowo, jak na każdym takim spocie motoryzacyjnym, po środku wszystkich hal mieliśmy stanowisko do driftu. Tam chłopaki pokazywali swoje umiejętności. Prawdopodobnie my się nie orientowaliśmy, ale było drift taxi. Były również ogólnopolskie mistrzostwa mechaników. My się załapaliśmy akurat w naszym temacie, czyli w młodym detailerze. Postaliśmy, pogadaliśmy, zobaczyliśmy, jakie w tym roku będą wyzwania. No oczywiście za rok będą inne z tego, co się dowiedzieliśmy, więc no obejrzycie film, no i nie będziecie mieli takich samych zadań. Mamy nowinkę. Mamy nową dyscyplinę na mistrzostwach mechaników, to jest młody detail. Startowały szkoły średnie, były półfinały, startowało ponad 12 tysięcy młodzieży. Do nas dostało się 20 chłopaków, dwuosobowe zespoły, czyli około 40. Czyli pary działali sobie w ekipie. To pewnie za rok będziecie kontynuować, bo to jest świeżynka z tego roku. Tak, za rok mamy już dużo większe plany. To był nasz debiut w Poznaniu. No będzie dobrze.
pokrótce, jeżeli ktoś, jakiś uczeń danej szkoły, chciałby się tutaj dostać, chciałby spróbować swoich sił, lubi detaling, czy początkowo zaczyna z detalingiem, czy przyszłościowo chciałby z tym związać, w jaki sposób może się to tutaj dostać? To musi zapisać się do mistrzostw mechaników przez swoją szkołę. Później mamy półfinały, to są półfinały online. W tej całej młodzieży wybieramy 20 drużyn, w przyszłym roku może 30, którzy dostaną się z półfinałów, przyjeżdżają po prostu tutaj do Poznania, są zapraszani, startujemy już na żywo. Teraz możemy chwilę troszeczkę zdradzić, co tutaj mamy, bo za rok pewnie te zadania pozmieniacie, że będą inne, żeby się nie przygotowali na gotowo, nie? W tym roku mieliśmy 4 konkurencje. Pierwszą konkurencją, niby dość banalną, a tak naprawdę jedną z trudniejszych, było doczyszczenie szyb. Czyli jedna ze zmór detalingu. Tak. Ja nienawidzę myć szyb, to jest najgorsza robota. No, dlatego widzieliśmy taką konkurencję. Drugą z konkurencji mamy tutaj. Tak, jak to w detalingu, polerowanie. To nie były bardzo głębokie rysy, powiedzmy zrobione włókniną. Każda drużyna miała 1/4 mas. Z tego, co się dowiedziałem, to głównie oceniane było trzymanie maszyny, praca na maszynie, ta regulacja obrotów. Samo to wycinanie uszkodzeń było jakoś oceniane? Czy... Tak, znaczy ocenialiśmy od wyboru maszyny, od wyboru pada, od wyboru pasty. Czyli te wszystkie kombinacje, tak, to oczywiście technika polerowania, czyli czy ktoś trzyma maszynę dobrze, czy ją dobrze dociska. Nawet oceniane było wycieranie pasty. Czy ktoś rysuje przy wycieraniu, czy nie rysuje. Nie na ciepły element, tak, od razu. Patrzyliśmy na taki każdy aspekt. Tu również działaliśmy z maszynami. Chłopaki tu mieli większy wybór maszyn. Mhm. Zadanie polegało na tym, że musieliśmy rozgrzać lakier do mniej więcej 50 stopni. Mhm. No, czyli uzyskać plus minus podobno to. Tak, no bo w polerowaniu temperatura jest dość ważna. Tak jest. Jeżeli jest za gorąco, no to pasta szybciej wysycha. Jeżeli jest optymalnie, to no bo to było takie zadanie, żeby ktoś dotknął, spolerował, w jakimś czasie uzyskał 50 stopni, niektórym wychodziło 90, niektórym 20. No, no to wiadomo, no, kwestia doświadczenia i techniki. A tutaj już jesteśmy w firmie Pure Chem i LCK. Tutaj chłopaki zajmują się chemią samochodową, naprawą kurzanych elementów, mają super produkty do tego. No i tu chłopaki czyścili po prostu kawałki foteli. Czyli tutaj mieli po prostu brudny fotel podzielony na fragmenty, musieli go wyczyścić, też pokazać technikę. Tak, to był brud taki, powiedzmy, hodowany przez chwilę. Każdy miał swój element na fotelu. Mhm. No i też im to w miarę fajnie poszło. Tutaj za rok detaling też jest związany bardzo teraz z wrappingiem, jak wiecie, no co druga firma detalingowa teraz coś klei. Tak. Czyli jest taki, możemy zdradzić, że jak ktoś za rok by chciał spróbować, może się zmierzyć w konkurencji w wrappingu, czy jeszcze będzie konkurencja wrappingu, jest zapowiedziana, więc czyli myślimy, mamy że będzie. Czyli mamy całe wisienki. Weszła współpraca też z nami firma Trzem, pewnie słyszeliście. Tak, jak najbardziej. Co możemy tutaj znaleźć? Bo widzę, że jest fajny busik, mamy bardzo dużo różnych elementów, lżejszych, płaskich, zagiętych, szybę. Jesteśmy w demowanie 3M. Tutaj przybliżamy wszystkim chętnym, szczególnie młodzieży, bo to jest nasz target w tym momencie, metody aplikacji folii 3M. Mamy głównie folię tutaj do zmiany koloru auta, ale oczywiście mamy też różne inne folie, które można sobie tutaj w demowanie zobaczyć, na przykład folię architektoniczną, tutaj są folie prywatyzujące do przestrzeni biurowych, mamy też folie PPF ochronne. Tutaj tak naprawdę każdy może przyjść i skorzystać z okazji, żeby po prostu spróbować, poczuć ten materiał w ręku, zobaczyć, jak on się zachowuje i od naszego technika aplikacji uzyskać informacje, jak to zrobić dobrze. A taki wyższy poziom szkolenia to proponujemy tutaj zaraz za rogiem, mamy centrum aplikacyjne, które na foliach 3M właśnie prowadzi szkolenia już na wyższym poziomie dla takich osób, które chciałyby swoją przyszłość związać właśnie z taką branżą. Jest dużo chętnych z młodzieży? No dzisiaj nie wychodzimy z busa, tak naprawdę kolega Wojtek chyba ciężko odchoruje. Tak, czy jak ktoś kupi, jak kupią sobie maulaci BMW-ćkę, to by chcieli w czarny połysk gdzieś tam owinąć, nie? No właśnie bardziej... na przykład tutaj mamy czarny połysk, mamy teraz jeszcze najnowszą folię, jeszcze większy high gloss, bo to jest gloss, a mamy jeszcze high gloss. Czyli to będzie nam się różniło, że nie będzie takie morki, takiej nie skórki morki, pomarańczy. Tak, to widać skórkę pomarańczową na tej nowej folii już nie widać i ona właśnie najbardziej popularna jest do oklejenia dachów samochodu, więc polecamy serdecznie, ale generalnie zachęcamy wszystkich do przyjścia tutaj, żeby zobaczyli, jak się pracuje z folią. On się chyba do ciebie zbliża, wiesz? 765 LT McLaren, który rozbił się podczas wyścigu na pasie startowym z F-16. Tutaj mamy McLarena, który prawdopodobnie ścigał się z F-16 samolotem. Jeżeli nie F-16, to mnie popraw. I skończył mi się pas startowy, no i zobacz, jak wyszło. Patrzcie, to jest dobre miejsce. Teraz się zwęża pas, mamy poprawię ziele. To będzie mi na metr.
No nie wygląda na tanie uszkodzenie, nie? No i to widać, że to jest bezpieczne auto. To nie jest tak, że to jest supercar, za który płacicie kupę siana. Zobacz, że wnętrze praktycznie jest nienaruszone, nie? Ono ma ten monokok karbonowy, no. Więc to też pewnie to dużo daje. No ale widzisz, nie? Drzwi, wszystko jest pocharatane, całe nadwozie, wiesz, koła poprzesuwane, poduszki wystrzelone. Fotele są na miejscu, tak? Jak cztery śruby miałeś kręcone, tak są przykręcone, nie? No wygląda na pewno lepiej niż moje auto po 70 km na godzinę i drzewie. To na pewno jest lepiej. Ale to już trochę innej klasy auto. Dlatego, że ty miałeś 70 na godzinę, to były trzy paki, nie? No. Ty miałeś drzewo, a on miał trawnik. Ja nie miałem dwóch kół, a on ma wszystkie cztery. No tutaj możecie również dobrze sobie poznać całą tą historię. Tu już nam nie będzie jeździł. Zmieniliśmy kadr, bo tutaj już wykosił wcześniej gnojek, a tam nam jeździł, przeszkadzał i we mnie wjeżdżał. Dodatkowo był z nami Jack and Dog, czyli chłop, który zapitala sobie z pieskiem po świecie. Hop! Świetne. Siad. Żeby pies był bezpieczny w czasie jazdy, musi mieć odpowiedni sprzęt, czyli nauszniki, odpowiednie okulary, żeby mu zabezpieczyć uszy, oczy. Dzięki. Musi mieć też odpowiednią uprząż. Pasy muszą być tak wyregulowane, żeby ten psiak za dużo nie kombinował. Diego już jeździ ze mną 4 lata, przejechał ze mną 30 tysięcy kilometrów przez kilkanaście krajów Europy. Nasza pierwsza podróż to były Czechy, Austria, Słowenia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania, grecka wyspa Korfu, całe Włochy, Szwajcaria, Niemcy. Potem zrobiliśmy Bieszczady, Mazury, Wybrzeże. Rajd rowerem elektrycznym po parkach krajobrazowych Wielkopolski. Motocyklem elektrycznym objechaliśmy Polskę. On się domaga, wiecie, tutaj przysmaczków. To jest cwaniaczek. Nas wymusza. Więc różne fajne rzeczy robiliśmy, a moja konstrukcja sprawdza się. 4 lata temu zacząłem konstruować. W tej chwili ją dopracowałem. No i się okazuje, że to działa, że to funkcjonuje, że jest kilka elementów. Jest kosz podstawowy, czyli ten element. Stelaż. Następnie Diego, nie wymuszaj. Następnie wersja cabrio, pełna czasza. Są jeszcze plecaki z takim specjalnym bagażnikiem. Tu jest bagażnik, tak? W którym można rzeczy przewozić. No i jeszcze to orurowanie do wersji cabrio. Byśmy chcieli takiego pieska transportować, kupić albo to, czy na przykład z wersji cabrio możemy rzucić daszek i to do tego służy. Podstawowym elementem jest, już mówię, ja go wezmę, bo on trochę będzie na mnie wymuszał, telaż, który musicie mieć, tak? Kosz podstawowy i ta czasza. Trzy elementy pozwalają w zupełności, żeby już podróżować. Cabrio, orurowanie, bagażnik to są akcesoria. Aha, czyli dodatkowe rzeczy. Tak, czyli raz, dwa, trzy i te trzy elementy już pozwalają na bezpieczną podróż. Czy coś takiego jesteśmy w stanie wrzucić bezpośrednio w każdy motocykl, czy tylko do konkretnego modelu? Ja zasadniczo konstruowałem to na duże, ciężkie motocykle choppery. A w trakcie jakby tego wszystkiego przejechałem właśnie BMW-kami, GS-ami R1250, amerykańskim Zero i odkryłem, że turystyki też się do tego nadają. Motocykle takie jak te, jak najbardziej, no szosowe może mniej przy takim rozmiarze. Ale mój kolega jeździ z takim koszem, tam jest M-ka tak zwana, na CBR600, więc jeżeli jest mniejszy kosz, to łatwiej jakby zaadaptować. Natomiast na turystykach odkryłem to, fajnie jest, jeżeli to jest wentylowane, czyli możecie to poszycie wypiąć i wtedy masz przelot powietrza. To dla mnie jest niewiarygodne, jak ja bym zobaczył pieska, jak jedzie sobie na motocyklu z właścicielem, to jest mega, mega świetne. Wystarczy wejść na mój kanał instagramowy, czy facebookowy, czy YouTube Jag & Dog, lub na stronę jagandog.pl i tam wszystkie informacje, bo jeżeli ja komuś to nawet sprzedam, to nie jest tylko produkt. Ja daję 4 lata swojej wiedzy, mojego życia, wszystkich testów, które przeprowadziłem podczas prób i testowania. Jestem od miesiąca ambasadorem BMW Dynamics Motors z Bydgoszczy. Poprzez mnie, poprzez moją stronę możecie też się skontaktować z oficjalną BMW. Czyli tak? Teraz pytanie, jeżeli klient przychodzi i chce sobie kupić na przykład takiego fajnego turystyka z BMW, czy on bezpośrednio od BMW dostanie o nich ofertę, jeżeli nie, to będzie bezpośrednio u mnie, ale ja mówię, jestem oficjalnym z Diego ambasadorem BMW Motorrad z Bydgoszczy. W salonie też na motocyklach będą te konstrukcje już niedługo dostępne. Byliśmy na stanowisku myjni bezdotykowej, w którym poznaliśmy całe działanie myjni, jak wygląda za zaplecza, jak się używa chemię, na czym może oszukiwać nas inwestor, co może nie działać, co może pójść nie tak. Słowo klucz. Jesteśmy teraz przy najbardziej popularnym temacie, czyli myjnie bezdotykowe. Dzisiaj pokażemy Wam, jak taka myjnia wygląda bezpośrednio od strony, tak jakby cały ten panel sterowania. Pokażemy Wam, jak
jak działa chemia, jak się używa, jak poprawnie umyć ten samochód na myjni bezdotykowej. Mamy pana Tomka, pan Tonek, myślę, że nas fajnie, szybko, szczegółowo oprowadzi, żebyśmy mogli na przykład zacząć od mniej ciekawszego tematu, czyli jak wygląda wnętrze takiej budki, którą zawsze widzicie, jest zamknięta. Zwanej kontenerem. Pan Tomek by nam przedstawił, pokazał, jak to wygląda, może praca osoby, która się zajmuje. Myjnia jest na tyle prostym urządzeniem, że tak naprawdę większość inwestorów po 3-4 miesiącach jest w stanie obsługiwać ją praktycznie samodzielnie. Wiadomo, że są pewne naprawy serwisowe, które wymagają przyjazdu. Na dzień dobry nie jesteśmy w stanie samemu naprawić pompy, nie jesteśmy w stanie wymienić na dzień dobry uszczelki. Na samym początku użytkowania myjni przez właściciela na pewno serwis jest jak najbardziej przydatny. Natomiast jak widać, tutaj nie ma Bóg wie ilu podzespołów. To nie jest komputer. Opiera się po prostu na silnikach, na pompach. Bardzo ciekawą rzeczą jest ten sprzęt. Nazywa się Dezatron. Wiele firm stosuje cały czas systemy pompkowe. On jest dużo dokładniejszy. Pompka, nieważne czy będziemy mieli przepływ wody na minutę 8 litrów czy 12 litrów, da nam dokładnie taką samą ilość chemii. Jeżeli chodzi o Dezatron, on działa na zupełnie innej zasadzie. On dozuje po prostu mililitr do litra wody. Czyli jeżeli będzie przepływ 8 litrów, tej chemii będzie odpowiednio mniejsza ilość niż przy przepływie 12 litrów. Tutaj nie ma żadnej większej filozofii. Bardzo fajnie to estetycznie wygląda, to jest tak poukładane, że nawet jeżeli chodzi o serwis, te rzeczy, które na przykład ja, posiadając taką myjnię, nie mógłbym sobie zrobić, bo tu prawdopodobnie to się odkręca, wlewa się chemię i sprawdza się po prostu to, co się kończy, to się dolega. Co ciekawe, bardzo często inwestorzy robią sobie, z racji tego, że kontener ma dużo więcej miejsca, dużo więcej jesteśmy w stanie tutaj upchnąć, stosuje tego typu zabieg, że kupuje sobie bańki plastikowe gdziekolwiek, nawet z jakiejś odzysku, 200-litrowe. Kupując od nas bańki 50-litrowe, po prostu napełnia i dzięki temu chemię uzupełniają chemię raz na 3 tygodnie. Jest to mega fajna rzecz, bo jeżeli myjnia już jest dotarta, jeżeli te pompy trochę popracowały, to tutaj nie ma się za bardzo co psuć. Tak, z bardziej szczegółowo bym zapytał, bo za chwilę przejdziemy tutaj do panela, bo to fajnie wygląda, taki tablecik, organizer cały. Mam takie pytanie odnośnie myjni bezdotykowych, bo prywatnie spotkałem się z dużą ilością myjni, że jak myjnia jest nowa, to jest fajna, jest na to boom, ale po tym pół roku myje się auto, ten osad zostaje, to jest co kwestia inwestora, że nie wymienia filtrów, nie dba o to? Nie chcę tutaj wskazywać palcem, natomiast prawda jest taka, że myjnia jako biznes jest dla ludzi całkowicie uczciwych. Ja to zawsze powtarzam, na tym można zarobić bardzo dobre pieniądze pod warunkiem, że jest się uczciwym po prostu, bo klient przyjedzie raz, okaże się, że jest coś nie tak, przyjedzie jeszcze drugi. Za drugim razem pewnie też jeszcze nam wybaczy, ale za trzecim pojedzie do konkurencji. To jest kwestia oszczędzania na membranie wody osmotycznej, jeżeli chodzi o osad. Woda osmotyczna to nic innego jak woda zdemineralizowana. Dzięki temu po woskowaniu nie mamy tego słynnego osadu. Po prostu woda sobie będzie po samochodzie spływała. Ludzie bardzo często po prostu to wyłączają. Specjalnie, żeby gdzieś ograniczyć koszty. A druga sprawa, która ma na to ogromny wpływ, to jest przykręcanie chemii. Czyli ograniczają. Tak. No bo... Czyli właściciele myjni bezdotykowych, jeżeli coś takiego robicie, to wiedzcie, że i tak użytkownicy was zweryfikują i będzie naganna opinia na Google. Szybciej niż im się to wydaje. Tak jak powiedziałem, jeżeli przykręcimy chemię o połowę, to ten samochód będzie niedomyty. Przez to, że ta woda na nim jest, będzie nam się wydawać, że jest czysty. Bardzo proste i banalne, więc to jest kwestia już do właścicieli myjni. Jeżeli widzicie, że po prostu jest osad, coś, samochód zostaje średnio domyty. Ja jestem zdania, że jak mamy bardzo brudne auto, to samym bezdotykiem, jak ręcznie nie umyjemy auta, to to też nie będzie program perfekcja. Szczotka. Ale do tego zaraz dojdziemy. O, ale to rysuje. To biegnie serduszko. Nic bardziej mylnego. To jest kwestia, jak we wszystkim, myślenia. Niestety tu nie zależy to od inwestora. To mnie bardzo ciekawi. Tu nie zależy to od inwestora, tylko niestety zależy od użytkowników. To wiadomo, mamy te wszystkie zasalacze. Tutaj mamy taki fajny tablecik, widzę dotykowy. To jest taka główna baza do sterowania tym wszystkim. Tak, panel operatora może bezpośrednio stanowisko włączyć, wyłączyć. I tutaj mamy czas pracy, utargi stanowisk, konfiguracja. Tak, natomiast generalnie utargi ze stanowisk, ilość samochodów umytych, jesteśmy w stanie zobaczyć sobie po prostu w aplikacji mobilnej. Czyli nie musimy tutaj przychodzić, mamy aplikację włączoną. I naprawdę, jak podchodzi z sumienia tej chemii do tego wszystkiego, na pewno mu się to zwróci z racji tego, że no to będzie dobra myjnia, bo w Lublinie mamy myjni z 40, z czego dwie? Dwie, max. Trzy są takie godne polecenia. Takie, że naprawdę wiem, że przyjadę. 5-6 kilometrów, bo... I znamy ludzi, którzy potrafią pojechać 10 kilometrów, opłukać auto, niż a omijają wszystkie inne myjnki, nie? Nie jest sukcesem obsikać samochód za przeproszeniem, sukcesem jest go umyć po prostu. Kwestia serwisowa. Wiele rzeczy, myślę, że lekką ręką 70% jesteśmy w stanie telefonicznie inwestorowi załatwić. Jeżeli inwestor poda nam adres IP swojej myjni, jesteśmy wiele drobniejszych usterek, a to mimo wszystko w przypadku myjni są drobniejsze usterki, załatwić online po prostu. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, kwestia domywania samochodu. Jest program szczotka, natomiast nieraz słyszałem głosy, że nie będę go używał, bo porysuję samochód. Ma na to wpływ poprzednik, ale nasz system szczotki jest samoczyszczący. Jeżeli ją włączymy, to zanim do niej dojdziemy, parę sekund mija. Ona się w tym momencie wyczyściła. Ona w tym momencie już jest czysta. Więc czystym sumieniem możemy się zabrać
zaszczotkowanie samochodu. No, piana taka na jazzie jest. Ta sama piana jest również wykorzystywana w programie turbopiany. Jeżeli samochód nie jest tak bardzo zabrudzony, że nie wymaga szczotkowania, to nie musimy z tej szczotki korzystać. Mimo wszystko, jeżeli chodzi o programy myjące, najważniejszy jest program głównego mycia pianą. Wiadomo, z detergentem, z środkiem myjącym plus odpowiednie ciśnienie. My korzystamy z ciśnienia między 120 a 130 barów. To już bardzo mocne ciśnienie. Robi różnicę. Jeżeli planujemy samochód woskować i potem nabłyszczać, tak naprawdę to pierwsze spłukiwanie nie musi być jakieś mega dokładne. Grubsze tą pianę spłukać i następnie uruchomić program woskowania. Ma to mega sympatyczny migdałowy zapach. To czuję, tak jakbym takie orzeszki były, znaczy te czekoladki takie migdałowe. Nie ma tej takiej typowej chemii, tego zapachu takiego drażniącego. I jak się nie mylę, piana była o gumie balonowej. I to fajnie, fajnie to czuć. Teraz mamy nabłyszczanie, czyli tą wodą, która jest już tak zwana osmotyczna, już bez tego osadu. Czyli ta woda przefiltrowana. I kończymy mycie. I koniec mycia. Tak jak powiedziałem, jeżeli inwestor nie kombinuje przy myjni... No tak naprawdę system. Powiem szczerze, bo tutaj mieliście dla pewno dla pokazu troszeczkę bardziej tą pianę podkręconą, była taka mega gęsta, nie? Nie kombinujemy. To możemy w takim razie inwestorzy coś tam kombinują. To by mogło dać chyba odwrotny efekt takiego pokazu, gdyby to już było... Nie, a potem jest zupełnie coś innego w fazie końcowej projektu sprzedawania myjni. Nie, absolutnie. To, co widzieliście, to jest dokładnie ten parametr, który my sugerujemy inwestorom, czyli właścicielom przyszłym myjni. Mam miejsce, mam stanowisko albo mam coś do wynajęcia i bym chciał na przykład taką myjnię postawić. Co on musi spełniać? Tutaj wy organizujecie wszystko, bo wiadomo, są pozwolenia wodnoprawne, to wszystko, czy on musi sobie to jest załatwić? Jest operat wodnoprawny, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o kwestie formalne, to załatwia faktycznie inwestor. Po naszej stronie jest wykonanie wszystkiego, bo tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy producentem od A do Z. Nie ma żadnego podwykonawstwa. Wiata jest robiona w naszej firmie, cała technika jest robiona w naszej firmie, również posadzka jest robiona w naszej firmie. W naszych rękach jest wszystko w obrębie myjni. Bardzo prosto to przedstawiając, mam ziemię, mam już pozwolenia, z dokumentami idę do Was, Wy zajmujecie się resztą, pierwsze uruchomienie, robimy otwarcie myjni i to już działa. Pokrótce tak. Jak najczęściej to jest rozwiązywane? Czy przychodzą klienci, płacą gotówką, czy oni to biorą w leasingi? Głównie jest to leasing. Głównie myślę, leasing. Że 90% myjni powstaje tylko na leasing. A z tego powodu, że tak, myjnie w dużym procencie stawiają sobie inwestorzy, którzy są przedsiębiorcami. Drobniejszymi najczęściej. Mało kiedy jest to osoba całkowicie prywatna, nie posiadająca własnej działalności gospodarczej. Tego typu osoby nie chcą zamrażać własnych środków. Nie chcą również brać kredytu. Leasing, sam leasing jest zabezpieczony myjnią, która dopiero powstaje. Cena takiej myjni plus minus na 2-3 stanowiska. Tak w tym momencie dużo bardzo dwustanowiskowych się pojawia ze względu na to, że najwięcej myjni się stawia w mniejszych miejscowościach. Ludzie po prostu kupują dwustanowiskowe z możliwością rozbudowy do 3 stanowisk. Dwustanowiskowa myjnia, wliczając oczywiście wszystkie koszty. Całkowicie prawna, pełna, zając od wykonania posadzki, wiatę do techniki, a to będzie koszt między 370 a 400 tysięcy netto. W zależności jaką chcemy mieć zabudowę. No to już wiadomo, to czasami jest szczotka, czasami mają same lance do pianowania, to pewnie można konfigurować. Inwestor będzie chciał 4 podstawowe programy, to właśnie tak będzie miał. Natomiast jeżeli mógłbym cokolwiek zasugerować, oszczędzanie na myjni możemy tak naprawdę tylko i wyłącznie uskutecznić pod kątem wiatru. Bo w tym momencie mimo wszystko ta konkurencja jest. Nie ma co ukrywać. Tak. A poza tym ludzie mają coraz większą świadomość. Nie pojadą się z przyjemnością myć na myjni, na której nie mają właśnie szczotki, nie mają piany, etc., etc. Tylko wiemy, jak wygląda sytuacja. Dziękujemy za poświęcenie nam chwili czasu. Nie ma problemu. Jak najbardziej polecamy. Dziękujemy. Zapraszamy ewentualnie do kontaktu do pana Tomka, tak? Jak najbardziej. Pokazaliśmy mycie na szczotkach, czyli ja praktycznie tam dostałem zawału. Nadal w to nie wierzę, że to działa. Dla mnie mycie na szczotkach, no nie. Ja myślę, że to się może fajnie sprawdzić, jak masz takiego dostawczaka, no którego ci nie szkoda. Jeździsz, auto dla ciebie jest tylko do tego, żeby używać... Na pewno będzie mniej rysowało niż inne szczotki, ale auta takiego, nie, które lubię... Nie, nie oszukujmy się, Michał. Nowa jest, no to może nie porysuję, gdzieś zrobię. Ci nie wypłuczę. Ktoś ci przyjdzie u mojej kuchelki z piachem. Ja uważam, że do dostawczaka okej, że to nie ma znaczy, problemu. Znaczy do trupa tak. Jak masz jakiegoś śruta, wyjebańca, no to ale tak. Ale jak te nowe sprintery mają plastikowe, wiesz, te zderzaki niepomalowane. Ale fajnie, że są jakieś pomysły, żeby udoskonalić tą szczotkę tak, chociaż, no, jakiś... że to pracuje. Może tak, kiedyś są to... ludzie, którzy będą myli na szczotkach i im to nie przeszkadza. Są ludzie, tak jak ja, którzy widzą szczotkę, dostają zawału, ale mamy w opcji to i to. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeżeli dotrwałeś do końca, wpadaj na nasz kanał nadawczy na Instagramie Sliwka40. Tam rozdajemy kosmetyki za darmo, akcesoria, czemu by nie? Chemię na pewno. Chemię na pewno. Dodatkowo subskrybuj tam na dole, kliknij dzwoneczek i daj znać, czy tobie się ten materiał podobał. Subskrybuj.